Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl. W czwarte oko podróżnika, jak się czujesz? Dobrze, dziękuję, trochę zestresowana jestem. To może jakieś brawa? Kiedy byłaś na Kubie? Rok temu, zeszłe wakacje dokładnie. Fajnie było? Super, naprawdę wycieczka życia. A jak to się stało, że wybrałaś się na Kubę? Wiesz co, to był w zasadzie moment. Siedziałyśmy z koleżanką sobie w pubie, analizowałyśmy miejsca, do których chciałybyśmy faktycznie się wybrać, które są po prostu w zasięgu naszych możliwości. No i jednym z naszych typów, w zasadzie jedynym typem, wtedy okazała się Kuba. No i szybko znalazłyśmy tanie bilety, które kosztowały około 2000 zł, więc faktycznie tanio. No i po 2 czy 3 miesiącach byłyśmy już na Kubie. Lubisz podróże? Dużo podróżujesz? Tak, oczywiście uwielbiam podróże. Staram się podróżować przynajmniej w każde wakacje, ale wyrywać się też na weekendowe wypady do innych miast europejskich. No i tak naprawdę takie prawdziwe podróżowanie rozpoczęłam 2 lata temu, kiedy byłam właśnie w Azji, w Chinach, w Malezji i Singapurze. I to dało mi takiego kopa do zwiedzania innych miast, państw, do po prostu odwiedzania i zapoznawania kultur. Która część świata podoba Ci się najbardziej? Obie te części świata są zupełnie inne od siebie. Myślę, że ciężko to w ogóle porównywać. Natomiast wydaje mi się, że Kuba okazała się po prostu bardziej przyjazna. I za sprawą ludzi mogę powiedzieć, że Kuba pozostawiła po prostu większy ślad w mojej pamięci. No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o Kubie. Widzę, że mamy już ten dźwięk, zobaczmy, czy dalej nie wchodzi nam? Nie wchodzi nam, tak? No dobra, to Artur, przewiń taśmę do Kuby, żebyśmy mogli zobaczyć zdjęcia Pauliny. No dobrze, Paulino, czy na Kubie czujemy się jak w muzeum? Tak, zdecydowanie, zwłaszcza jak w Muzeum Motoryzacji, bo zwłaszcza na ulicach Hawany czy Trinidadu na przykład można zobaczyć zabytki motoryzacji, takie, których w Polsce nigdy nie widzieliśmy, nigdy nie było, albo też pewnie nigdy nie będzie, no przynajmniej ewentualnie w muzeach moglibyśmy zobaczyć. Natomiast tam w te samochody zostało tknięte drugie życie i naprawdę z dumą prezentują się na ulicach Kuby. Wyglądają po prostu nieprawdopodobnie, bo wyglądają po prostu, jakby się miały za chwilkę rozpaść, a pomimo wszystko jadą dalej. Wystarczy puknąć młotkiem wszystko jest w porządku, także od czasów rewolucji kubańskiej te samochody są tam i w zasadzie nie ma żadnych innych. Także za sprawą tego można czuć się jak w muzeum. Architektura powala? Jak najbardziej powala. Powalają zwłaszcza kolonialne rezydencje. Hawana też jest przepiękna, jest zbudowana głównie z wapienia z koralowca, czyli jest biało. Jest niestety bardzo zaniedbana, bo od czasów, kiedy Fidel Castro przejął władzę, tak naprawdę już system tej gospodarki centralnie planowanej przestał spełniać swoją rolę i przestano o to dbać. No i wszystko niszczeje po prostu. Małe Fiaty 126P to norma na ulicach Kuby. Tak, tak, jak najbardziej można spotkać takie małe fiaciki bardzo często, zwłaszcza właśnie w Hawanie. Właśnie, widzimy Twoje zdjęcia. Tak, tak, to ze sprawą kubańsko-radzieckiej przyjaźni. A to co? To jest ulubione miejsce. I widać zdjęć? Oj. Chyba się wyłączyła nam plazma. Mamy same problemy techniczne. To wróć, Artur, jeszcze raz zdjęcia. Spróbujemy jeszcze raz Państwu puścić. O tych małych Fiatach rozmawialiśmy. Tak. To jedyne samochody? Nie, oczywiście nie jedyne. Z Polski myślę jedyne. Generalnie z ZSRR, powiedzmy, jeszcze wtedy. Związku Radzieckiego. To już działa. To możemy teraz rzucić okiem w takim razie na Twoje zdjęcia. Pieniądze. Duże.
Tak, duże pieniądze to są akurat, to jest kubańska waluta, można przenosić pieniądze w walizkach praktycznie bez żadnej wartości. To są sklepy, czyli wyglądają tak jak w Polsce w czasach PRL-u, maluszki, tak. Dużo ich tam i faktycznie majestatycznie prezentują się na ulicach. Jedna z hawańskich knajp, to jest akurat ulubiona knajpa Ernesta Hemingwaya, to są właśnie te Chevrolety, Pontiaki, Fordy stare, murale, też z wizerunkiem Che Guevary, który jest bohaterem narodu. No to taka nadgryziona zębem czasu maszyna, która... O niej jeszcze porozmawiamy. Tak, tak. No i przepiękne widoki, to jest akurat Dolina Vinales, gdzie miałyśmy przyjemność i taką przeżyłyśmy też niezwykłą przygodę, gdzie mogłyśmy obserwować piękny zachód słońca. Czym jest Wiazul? Wiazul, no właśnie, to jest w zasadzie jeden z wielu aspektów, może tak od początku. Wiazul to jest linia autobusowa stworzona specjalnie dla niekubańczyków. No i myślę, że tutaj już warto wspomnieć o tym, że na Kubie można spotkać dualizm, funkcjonuje tam dualizm rzeczywistości. Jest rzeczywistość kubańska i jest rzeczywistość turystyczna. One się gdzieś tam zazębiają, ale funkcjonują w zasadzie obok siebie. Więc turysta przyjeżdżający na Kubę nie może podróżować lokalnymi środkami transportu, tylko musi korzystać z tych stworzonych specjalnie dla nich. Oczywiście, jeżeli znamy bardzo dobrze hiszpański i jesteśmy w stanie się dogadać i kupić bilet, wynegocjować ten bilet, to za grosze jesteśmy w stanie jednak podróżować, przejechać gdzieś tym lokalnym środkiem transportu, natomiast jest to rzadkość. I trudno jest w ogóle kupić bilet. Trudno jest kupić bilet, trzeba przynajmniej kupować bilety z 2-3-dniowym wyprzedzeniem i warto to robić, bo można utknąć w jakimś miejscu na kilka dni i nie mieć co ze sobą zrobić. Tylko dodam jeszcze, że Wiazul, ta linia autobusowa, to są też autobusy, które są klimatyzowane, które są bardzo zadbane, standardy są bardzo wysokie, natomiast autobusy dla niekubańczyków są to stworzone z ciężarówek, przerobione z ciężarówek, z taką metalową paką, autobusy, gdzie są żerdzie po środku i oczywiście zawsze więcej jest chętnych niż miejsc siedzących, w związku z tym po prostu one wyglądają jak pękające w szwach pojazdy, które są ostatnimi na świecie. Co robią ludzie na Kubie w naszym wieku, tak powiedzmy koło 30? Tutaj mogę żartobliwie odpowiedzieć na to pytanie, że wszystkim się wydaje, że są instruktorami salsy. Przynajmniej tych, których zapoznawałyśmy, wszyscy faceci, którzy nas zaczepiali, stwierdzali, że są instruktorami salsy i że mogą nas nauczyć tańczyć. Więc myślę, że połowa z nich to robi. Ale ruszają się dobrze. Ruszają się znakomicie. Ja myślę, że to jest w ogóle inny stopień jakiegoś rozwoju ludzkości, bo tam nawet dziecko w pielusze, bardzo malutkie dziecko już po prostu rusza się do rytmu, wybija też rytmy, które dla nas są zupełnie nie do powtórzenia. Twoje zdjęcia kolejne? Tak, jedzenie to jest langusta, właśnie też przepyszna, Klaudia też wspominała, bo to jest typowo karaibskie. Jedzenie. Tak? Gracze domina już od dziecka tak na ulicach. Sprzedawca mięsa, no, mięso jest reglamentowane na kartki. Rzadko się zdarza, no a to jest karnawał w Santiago de Cuba, gdzie miałyśmy przyjemność być przez 3 dni i uczestniczyć w nim. $5 to chyba dużo pieniędzy na Kubie. I tak i nie, zależy dla kogo. Dla Kubańczyka to jest cała wypłata miesięczna, całe wynagrodzenie. Kubańczyk mniej więcej tyle zarabia, 30-40 zł. Natomiast dla turysty to jest jeden obiad tak naprawdę. My przywiozłyśmy ze sobą euro. Nie wiem, później chyba jeszcze mamy na temat... Tak, o pieniądzach porozmawiamy jeszcze. Natomiast... 5 euro dla Kubańczyka, no to jest bardzo dużo, to jest miesięczne wynagrodzenie. A czy na Kubie można prowadzić własną firmę?
Od niedawna tak, oczywiście w bardzo sztywnych ramach. Można wynajmować pokoje, casa particulares, w których turyści mogą mieszkać zamiast korzystać z drogich hoteli, państwowych oczywiście. I każdy pokój ma klimatyzację, warunki są tam też tam naprawdę bardzo dobre, jest ciepła woda, czego zwykli Kubańczycy raczej na co dzień nie doświadczają. Mogą prowadzić restauracje, tak zwane paladares, i sprzedawać produkty wytworzone przez siebie. Także są to trzy możliwości. Ale jak prowadzą na przykład hotel, to muszą uważać, żeby go nie stracić, bo można w każdej chwili stracić dom. Tak, tak. Jeżeli nie zgłoszą turysty do urzędu w przeciągu jednej doby, to nakładane są na nich wysokie kary, nawet właśnie pozbawienie tego mieszkania. Na drugim oku podróżnika naszym gościem była Anna Plaszczyk. Nagrania można zobaczyć na kompas.org.pl. Ona pokazała tam reportaż, dokument, który nagrała właśnie na Kubie pokryjomu małą kamerą, i opowiadała o Polakach, którzy na Kubie mieszkają, że dla nich najważniejsze byłoby wrócić do ojczyzny, ale mają problem z tym, że bilet lotniczy kosztuje całą ich pensję przez całe ich życie, więc sytuacja nie wygląda na Kubie za fajnie. No nie, nie. W ogóle dla Kubańczyków ogromnym marzeniem jest wydostanie się stamtąd. W zasadzie na każdym kroku wciskane są mężczyznom cygara i siostry zdesperowanych Kubańczyków, które trudnią się prostytucją. I jakby to jest na porządku dziennym, że nawet jest to jakby społecznie dozwolone, żeby wciskać komuś członków swojej rodziny po to tylko, żeby się stamtąd wydostać. Miałaś taką sytuację, że jakiś pan oprowadzał was, zapłaciłyście mu ile? $5, tak? Dobrze pamiętam? I on był bardzo zadowolony. Tak, tak, no bo on zaproponował nam zupełnie spontanicznie przejażdżkę konną, no tam konie są też dosłownie wszędzie i my wcześniej nie jeździłyśmy na koniach, ale tutaj nie ma się czym martwić, bo te konie są tak wolne, że szybciej byśmy poszły pewnie niż przyjechały na tych koniach. Na pewno było to wygodniejsze, przynajmniej przez chwilę. Natomiast po całodziennej takiej podróży właśnie w okolicach jego miejsca zamieszkania czułyśmy się w obowiązku zapłaty i dając mu 5 czy 10 peso, 10 peso, bo tyle kosztowała dokładnie wycieczka, z której chciałyśmy skorzystać, która zawierała te wszystkie komponenty. Powiedział, że to jest stanowczo dość za dużo i że po prostu nie może tego przyjąć, więc wcisnęłyśmy mu na siłę. No i to była tak naprawdę równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Paulina Łyczkowska cały czas o Kubie. Jeśli mają Państwo pytania, przypominam, można podnieść rękę i je zadać. Kiedy byłaś na Kubie? To było ile lat temu? Zeszłe wakacje. No dobrze, to patrzę, czy mamy jeszcze jakieś Twoje zdjęcia. Nie, chyba nie. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o tym, jaką najlepszą potrawę kosztowałaś na Kubie, bo o jedzeniu na oku podróżnika zawsze rozmawiamy. Zacznijmy od tego, że na Kubę nie jedzie się po to, żeby kosztować jakichś specjałów kulinarnych, bo jedzenie tam faktycznie nie jest zbyt dobre. Są takie rzeczy, które na długo na pewno pozostaną w mojej pamięci. To na pewno langusta, ryby, które są uznawane za jedzenie biedaków, i jak się zajadałam nimi, bo były naprawdę po prostu przepyszne, to ludzie patrzyli na mnie ze zdziwieniem. Na pewno banany smażone, w ogóle owoce przesłodkie, po prostu takich, jakich nigdzie indziej na świecie nie jadłam. Co jeszcze? To chyba wszystko. To wszystko, okej. Okay. No dobrze, to teraz o pieniądzach. Aha, jeszcze o wodzie mineralnej. Woda mineralna tylko dla turystów. No tak. Generalnie Kubańczyk nie jest w stanie kupić takiej wody, bo to jest 1/10 jego pensji najczęściej, a nawet więcej, 1/4 powiedzmy. Nie piją wody mineralnej. Piją soki słodkie, które są bardzo tanie, kosztują grosze. Do wody raczej nie mają dostępu, jest tylko dla turystów. Lokalna, najciekawsza tradycja, w której brałaś udział? No to miałyśmy to szczęście z koleżanką, że
usłyszałyśmy muzykę, którą słychać dosłownie wszędzie, no ale wyjątkowo naszą uwagę przykuły głośne bębny. No i idąc za muzyką, dotarłyśmy do miejsca, w którym okazało się, odbywała się ceremonia Santerii, czyli była to ceremonia, gdzie pogrążeni w transie wyznawcy czcili swoich bogów. Nie jest to jakby możliwe do zobaczenia przez wielu turystów, więc czułyśmy się naprawdę jak ogromne szczęście. I co, weszłyście tam? Tak. Było dwóch rosłych mężczyzn, takich ciemnoskórych przy wejściu. Wskazali nam, że możemy wejść, tylko zakazali nam wykonywania zdjęć. No zobaczyłyśmy właśnie takich pogrążonych w transie ludzi, tancerzy. Ołtarz, do którego podprowadzono nas i były tam pieniądze, jedzenie i po prostu jakieś dary. Na zakończenie naszej rozmowy. Lokalna waluta to peso kubańskie, ale jest też peso turystyczne. Jedno dla mieszkańców, drugie dla turystów. Różni się jakoś ta waluta? No tak, oczywiście, że się różni. To równowartość jednego peso turystycznego jest równowartością mniej więcej $1. Natomiast peso kubańskie to jest zdecydowanie mniej. I turysta, który przyjeżdża na Kubę, może wymienić tylko 10 peso na ichniejszą walutę. I te 10 peso pozwoliło nam w zasadzie przetrwać przez cały wyjazd. Internet nielegalny. To znaczy, ja mówię tylko o miejscach, gdzie można było zjeść, bo nie wszędzie można było zjeść płacąc kubańską walutą. To nie było takie proste wcale. Internet nielegalny. Internet jest nielegalny. Marzą o nim Kubańczycy. Zdecydowanie Kubańczycy o nim marzą. My akurat zapoznałyśmy jedną Kubankę, która w domu miała nielegalny internet, ale liczyła się z konsekwencjami. No i teraz wiemy, że już nie korzysta z Facebooka, więc i nie wiemy, co się stało. Ale ten internet był przeraźliwie wolny. Logowała się chyba z 5 minut na swoją stronę, żeby nas koniecznie zaprosić do swojego grona znajomych. Od niedawna telefony komórkowe są legalne, więc Kubańczycy zaopatrzają się w nie masowo. No i idzie to wszystko w dobrym kierunku tak naprawdę, więc można przypuszczać, że już niedługo internet stanie się też powszechny. Teraz w kafejkach on jest, tylko po pierwsze jest bardzo drogi, a po drugie jest bardzo wolny, dlatego Kubańczycy z niego nie korzystają. Ania na drugim oku podróżnika opowiadała nam o tym, że anteny satelitarne też są nielegalne. Jeden z lekarzy założył sobie taką antenę, obudował ją odpowiednio jakimiś konstrukcjami, żeby nie było widać tej anteny, ale niestety doszło to do władz, że ma antenę i został na 10 lat zesłany do innej miejscowości i przez 10 lat nie otrzymywał wynagrodzenia za swoją pracę, tylko to wszystko przepadało na rzecz państwa. Tak, to bardzo możliwe, zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu Fidel Castro przemawiał i tylko można było zobaczyć wielogodzinne elaboraty Fidela Castro, który mówił o oszczędzaniu energii, o gotowaniu ryżu albo o tym, jak mu tamtym naszym wrogu Bushu. No i tak było, także wcale mnie to nie dziwi. Dziękuję bardzo, Paulina Łyczkowska. Podziękowanie. Bardzo dziękuję, że wzięłaś udział w naszym programie. Wielkie brawa oczywiście. Ego SIM także dla Ciebie. W kolejną podróż zachęcam do zabrania. Można odbierać bezpłatne połączenia. Dziękuję Ci, Paulino. Raz jeszcze rozmowę 7 pytań do, bo mamy taki cykl na Kompasie. O Kubie właśnie można przeczytać i można zobaczyć także zdjęcia Pauliny, więc zachęcam kompas.org.pl/7 cyfrą Paulina Łyczkowska. Trudno zapamiętać, ale jak się wejdzie na stronę, to na pewno ten wywiad Państwo znajdą. No dobrze, za chwilkę Dorota Wasilewska i Boliwia, a teraz przed nami Co Słowo Zabiera, muzyka otwiera DJ Fink ponownie.
Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl